Proste równanie y to się równa minus 2x, tworzy z osią ox kąt rozwarty alfa. Kosinus kąta alfa jest równy. Weźmy sobie jakiś punkt w drugiej ćwiartce układu współrzędnych, który należy do wykresu tej funkcji. Ja wezmę sobie ten punkt. Ten punkt oznaczę jako a i on ma współrzędne na x minus 2, a na y ma 4. Czyli to znaczy, że tutaj mamy wysokość 4, a ten odcinek to ma co prawda długość 2, ale współrzędną na x mamy minus 2. I teraz cosinus alfa, jeżeli mamy kąt rozwarty i tutaj punkt znajduje się w drugiej ćwiartce układu współrzędnych, to jest stosunek przy prostokątnej leżącej tutaj, czyli jakby rozpatrujemy ten trójkąt prostokątny, który tutaj powstał i bierzemy łącznie ze znakiem. Bierzemy łącznie z tym znakiem, czyli mamy minus 2 tutaj jakby. Wiem, że długość boku nie może być ujemna, natomiast do funkcji cosinus, żeby mieć właściwie znak, bierzemy tutaj z takim znakiem, jaki się pojawi, czyli mamy minus 2 przez długość tej przeciwprostokątnej i tą przeciwprostokątną musimy policzyć. Mogliśmy wziąć ten punkt, na przykład minus 1, 2, tak samo wyszłoby poprawnie. Policzmy sobie zatem długość tej przeciwprostokątnej, czyli 4 kwadrat dodać minus 2 do kwadratu daje nam c kwadrat. Czyli 16 dodać 4 to jest c kwadrat. C kwadrat to jest 20, czyli c to jest pierwiastek z 20, czyli pierwiastek z 4 razy 5, czyli 2 pierwiastki z 5. Nasze c to 2 pierwiastki z 5, czyli kosinus to będzie minus 2 przez 2 pierwiastki z 5. Dwójki skracamy, mamy minus 1 przez pierwiastek z 5. Usuwamy niewymierność z mianownika, czyli mamy minus pierwiastek z 5 przez 5, czyli odpowiedź D.